Wszyscy są? Świetnie. Panowie, znalazłem sposób na wszystkie nasze kłopoty. Okej. Plan jest banalny, ale musicie dokładnie trzymać się moich wytycznych. Czy do tej chwili wszystko jest jasne? Świetnie. Bo od tego momentu zaczynają się schody. Ponieważ skończyły mi się wyłazy bez Ły. Dlatego od łazu przejdę do meritum naszej spławy. To połowanie zmieni diametralnie nasze życie. No ale żeby uniknąć nieporozumień, nie będziemy połuszać się śłodkami transportu, które zaczynają się na litełkę Ły, ani nie będziemy połuszać się ulicami, które zaczynają bądź kończą, bądź gdzieś tam w środku mają tę głupią litełkę Ły. Jasne? No. Czyli... na przykład... ulicą... Łokietka... Nie. Dlaczego? Przecież Łokietka nie jest na Ły. O, ty go nie rozumiesz. Nie ma chodzi o Majki Skłodowskiej albo Giota Jowieckiego. O, ale oha! Dokładnie, albo Władysława Weymonta. To ma sens. No łaczej. Dobra, spławdźmy cię wszystko, mamy. Wołek na głowę. No ty lepiej nic nie mów. Kiwaj głową jak jest. Sznu. Latałki. I najważniejsze kominiałki. Muszą być tej. Hej! Łacja. Musi być pięć. No jak już musisz, to pytaj. Po co pięć? Jakby się jedna spłuła. A łezełwa. No pewnie, że genialne. A to wszystko dzięki temu, co piję. Wiesz, co ja piję? Wiesz, co to jest? Kompot mojej płababki z łabałbału. On pobudza szałe komułki do płacy. Łoz jaśnia umysł. Taki pładawny Red Bull. I koń się uśmiał. No co, reflektujesz? I co, jak? Dalej się, joj. Dalej. Może nie na wszystkich działa. Szefie, mamy pioń? Oczywiście. Nie możemy być bezbłonni. Dlatego mamy pałalizator. O kujde, a jego pojaziło. Kupa kokopa. Kokopa. Spokojnie, wziąłem na łaty. Dodatkowo wasza pała będzie miała sznu i wołek, bo chodzimy pałami. Poproszę mapę. No śmiało, nie lękaj się. Dawaj. Najwyżej cię tłoche pieldyknie. I co, przyszedł pan Kleks, jasna spława? No, szybko, nie ma czasu. No. Pięknie. Łozłóż. No, dawaj, tutaj. A je maziuje.
Odwłotnie. O! Nie, no, rewelacja. Szefie! Tu jest Inek. Super. Dobra, nasz obiekt znajduje się tutaj. O. Ty miałeś prześwietlić obiekt, do której kończy płacę, co i jak, także słucham. A ty mi łowisz na złość? Ja ci coś złobiłem? Walisz fałmazony z tą godziną, niemożliwe. Nie, no właśnie tak. A nie używaj wulgaryzmów. A, troszeczkę kujtuj. Dobra, obiekt kończy płacę o 14.44 i udaje się na przystanek tramwajowy, gdzie wsiada jakżeby inaczej do Trójki. Trójka. Rusza prosto ulicą Głota Łowieckiego, następnie wysiada i skłęca w prawo w dół w Mały Kiwi Skłodowski. Idzie prosto w dół, skłęca w prawo, dół, mija pierwsze łądo. Idzie prosto w dół, prawo, lewo, długie łądo. Prosto przez pałk, mija trzecie łądo. Prosto, prawo, lewo, prosto. Czwarte łądo. No nie, bo mu błędnik zwałuje. Skłęca w lewo, a my czekamy na niego. O tutaj, na długi. Kiopka. Da. Co z tym? Trzymaj mnie, bo mnie kłew zalewa. No człowieku, czy ja mówię niewyłaźnie? Długiej, nie długiej. No, kietynie. Mój błąd. Dobra, kiedy obiekt znajdzie się w zasięgu naszego wzroku, któryś z nas podbiegnie do niego od tyłu i krzyknie łęce do góry. Może albo... O. Do wyboru kolor. No i plan się łypnął. No trudno, łyzyk fizyk. Może ty spróbuj, co? Wyciąg wykałaczkę. Łozgrzej apał admowy i też ładę. Jedziesz. Fajnie. Tylko skąd ma robić. Pachu! Cicho, spoko. Dobra.
Dobła, załatwię to, uspokój się. No, Śmieszek, ty nam pokaż. Się nie posraj tam. Dajesz. Ja baj, baj. Dzięki, bo przysypiałem. No, łełe kum-kum, łełe kum-kum. Nim ty krzykniesz, on dawno będzie w domu. Szefie. No. To może ja. Dajesz. Nie ci dukuj. Oddawaj piujnik. I umrze ze śmiechu. A potrzebujemy go żywego. Dobła, sam to złowię. Wszystko w moich łękach jak zwykle. Na trzy stoły. Hej, hej, hej! Łęcy do góry. To ja wiem. No to co teraz? Szefie! Może krzyknijmy jazem. No. Jak krzykniemy chujem, to się przestraszy. No, dokładnie, nie będziemy krzyczeć. Od łazu wołek sznuł i do auta. Spałujmy zegałki. Debil. Pałujemy zegałki na godzinę długą na 3-4. 3-4! Czyli jak? No co, ty nie wiesz, która to jest godzina długa? Ciągnąca się. Widziałeś kiedyś większego kłetyna? Aha. Gdzie? Eo. Dobra, wytłumaczę ci. Długa wskazówka na 12, a długa na 2. Ej! Co znowu? No a po co ty mnie pytasz, jak masz elektroniczny? Kto to pyta? Kto to pyta? Kapuś. Szefie, to jest za duże jeziko. No. Może poczekajmy te 2 lata, bo jak nas złapią, to dostaniemy kolejne 2 lata, za pojwanie. No dokładnie, ma łatwiej, to jest hołe. Nie będziemy czekać 2 lata na wizytę do logopedy. Przyjmie nas Tełas.